Malowanie ścian jest o wiele trudniejsze niż wam się wydaje. Ej, uwaga na farbę! Czy ja właśnie wdepnęłam w kuwetę pełną farby? Fuu, i co mam teraz zrobić? Tak się kończy chodzenie i gapienie się w telefon. Czekaj, wiem co zrobię. Weźcie kawałek taśmy i przyklejcie ją w ten sposób. Teraz nanieście farbę w tym samym kolorze za pomocą gąbeczki. Zdejmijcie taśmę. I naklejcie znowu, aby stworzyć symetryczny wzór. Nanieście inny kolor farby. Poczekajcie, aż wyschnie. Uff, prawie skończyłam. Czas odciążyć biedne stópki. O tak, od razu lepiej. Wow, Bella, nowe spodnie? Po co chodzić na zakupy, kiedy można zamienić swoje stare ubrania w ostatni krzyk mody? Może sama coś stworzę? Mam jeszcze trochę farby? Kolejne popołudnie, kolejny projekt. Nie będzie ci przeszkadzać, jak się tu rozłożę? Najpierw artykuły malarskie. Witaj, paleto! Jaką byłabym malarką bez pędzla? O nie, co ja mam z tym zrobić? Nie mam czasu iść do sklepu po nowy. Czy to patyczki do uszu? Ciekawe, czy się nadadzą. Pożyczę na chwilę, okej? Ej, używałam ich! Jeszcze szczoteczka do zębów. No, teraz to jestem gotowa na bycie artystką. Do tego haku potrzebna wam będzie kartka papieru i kilka patyczków związanych razem gumką recepturką. Zanurzcie bagietki w farbce. Nie muszą być równomiernie rozłożone. Teraz zacznijcie nimi malować, o tak. Weźcie pojedynczą bagietkę i zmieńcie kolor farby. Pora domalować pień, aby ukończyć to piękne drzewo. Za pomocą szczoteczki stworzycie realistyczną teksturę. Prawo będzie ok, widzicie? Popatrz na to dzieło. Wow, nowoczesny Monet. Teraz tylko musisz znaleźć na nie miejsce. Bo na pewno będziesz chciała je podziwiać. Patrz, jak chodzisz. Sorka. Ale mam teraz sprzątania. Pójdę po mopa. Ach, trzymaj. Pokaż no. Zajmę się tym. Sprzątanie może być sztuką. Zwłaszcza z pomocą mopa. Patrzcie na tę magię. Nalejcie trochę farby. Te kolory. Teraz powoli podnoście mopa, obracając płótno. Nie przestawajcie. Ładne, prawda? Ale to jeszcze nie koniec. Dużo tej czarnej farby. Ale kręcąc bardzo szybko płótnem, uzyskamy ciekawy efekt. Patrzcie na te kolory. Tego nie da się namalować. Musimy częściej sprzątać. Czujemy się natchnieni, co? Ten papier ścierny jest ekstra. Dzięki, że zaczekałeś. W końcu po lekcjach. Ej! Vicky chyba kupuje w tym samym sklepie, co ty, Lana. Myślałam, że to unikatowy kolor. Lipa. Sprawię, że znów poczujesz się wyjątkowo. Wezmę tylko papier ścierny. Gotowa? Idziemy!
Weźcie kawałek papieru ściernego i szablon. Zacznijcie kolorować go kredką. Rozłóżcie koszulkę i połóżcie na niej papier rysunkiem do dołu. Teraz kawałek papieru pergaminowego. Po kilku minutach zdejmijcie go. Takiej koszulki na pewno nikt nie ma. Uwielbiam twoją kreatywność, Adam. To co jeszcze przerabiamy? Dlaczego nie tańczysz, Olivia? Świetną muzykę tu grają. Mi się nie podoba. Ale nuda. Hej, a to co? Chyba jakieś koło. Chodź, zobaczymy. Zakręcimy? Ja pierwsza. No to lecimy. Wylosowałaś wyzwanie z długopisem. Odgadniesz, co takiego rysuję? To chyba jakieś M? O, ciekawa wizja. Co, jesteś pewna, Olivia? Może teraz pójdzie lepiej. Tak, to na bank to. Cokolwiek Claire nie narysuje, Olivia robi jakieś dziwne, wywrócone szlaczki. Coś średnio ci wychodzi. Coś ty sobie tam wymyśliła. Sorka, ostatnia szansa. Czujesz to? Hej, prawie odgadła. To co, porównujemy? O! Pies w wersji Picassa. Przysięgam, że tak to czułam. O! Trochę wybrudziłam jej bluzkę. Ups, chłodno się zrobiło. Tobie też? Trzymaj, nie będziesz marzła. Co robimy teraz? Ciekawe. Po co tu tyle wody? Do zabawy oczywiście. Trafię za pierwszym razem. To się okaże. I hop! No właśnie. Pokażę ci, jak to się robi. Cel. Pal! Za pierwszym razem? Łatwizna. No, zobaczymy. Nie! Wyluzuj, Olivia. Ach! Wiesz, że masz celować w szklanki? Robi się gorąco. Ach! Hej! Prosto w oko! Sorka! Czuję presję. Wspaniale! Jak ty to robisz? Tak! Jestem najlepsza! Muszę w końcu trafić! Moja reputacja wisi na włosku. Tak! Ale mi dobrze idzie. Aha, jestem zwycięzcą. O tak, o tak. Niech chociaż jedna tam wleci. Nie poddam się, choćbym miała tu siedzieć do końca życia.